Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Mirosław Pakuła. Cieszę się, że możemy tutaj Państwa znowu przywitać w Izbie Pamięci, że wróciliśmy do prelekcji, które przed pandemią się odbywały, potem się przestały odbywać, potem się miały odbywać, ale znowu się zaczęły odbywać. A gościmy dzisiaj pana profesora Radosława Lolo, prorektora do spraw nauki i rozwoju Akademii Piotrkowskiej. Pan profesor pewnie w większości z Państwa jest znany i dzisiejszy temat oczywiście jest związany z Serockiem. Pan profesor opowie o staropolskich mieszkańcach Serocka. Panie profesorze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak trochę kontekstowo będę mówił, próbując pokazać też miejsce Serocka, no tak w porównaniu z innymi mazowieckimi miastami. W czasach staropolskich, czyli no to jest to, co jest moją specyfiką badawczą, czy specjalizacją bardziej, od XVI do XVIII wieku, oczywiście Serock był miastem wcześniej. Taka pierwsza przełomowa data w tym okresie to jest rok 1526, to jest inkorporacja Mazowsza, a właściwie proces inkorporacji Mazowsza, bo tak się mówi, że to wszystko się stało w jeden dzień. To w tej chwili trwają badania nad tym. Mam nadzieję, że za lat 3 niecałe w 2026, kiedy będziemy obchodzić 500. rocznicę inkorporacji Mazowsza, uda się na ten temat powiedzieć trochę więcej, ale proces łączenia Mazowsza z koroną jakby ma dwa takie falsyfikaty zasadnicze w tej chwili. Po pierwsze to Mazowsze nigdy tak naprawdę nie było oddzielone do końca, jak się dobrze zastanowimy. Bo ono na przykład było częścią gnieźnieńskiej prowincji kościelnej i biskupi, którzy tutaj byli, no byli już zwłaszcza w XV wieku często związani z innymi częściami państwa. Duchowni zasiadali w kapitułach w innych diecezjach, więc były obszary, gdzie tej integracji nie trzeba było. Natomiast ta integracja odbywała się w obszarach, o których my mało wiemy, które dopiero rozpoznajemy. Na przykład, to będzie też dotyczyło i Serocka, na przykład to, co nadali książęta mazowieccy, Zygmunt Stary potwierdzał albo nie potwierdzał. Mógł coś, że tak powiem, utrzymać albo nie. No na przykład proboszcza tutejszego Popielskiego. W zasadzie on bardzo szybko, on nie skończył budowy kościoła wbrew temu, co jest napisane, ja do tego jeszcze wrócę. Serock był wcześniej miastem książęcym, natomiast teraz stał się miastem królewskim, bardzo dziwacznym w skali Mazowsza. Bo zwykle te starostwa niegrodowe, czyli majątki należące do króla, składały się z miasta i wsi wokół niego. A Serock, który należał do starostwa zakroczymskiego, był tak punktowo miastem i nie miał żadnej wsi w swoim składzie i nie miał oddzielnego starosty, bo normalnie powinien mieć starostę królewskiego, ale był starosta w Zakroczymiu, normalnie powinien mieć starostę i funkcjonować tutaj oddzielnie. A to było punktowo miasto królewskie po każdej stronie, gdzie się kończyły granice miasta, to nieduże było, ale też nie takie małe, bo Serock miał 43 włóki gruntu z nadania jeszcze książąt mazowieckich, więc był otoczony tak naprawdę gruntami miejskimi, jak wszystkie miasta wtedy. To był taki punkcik miejski. No to kto tu rządził w imieniu króla? Normalnie starosta grodowy. A w Serocku władzę królewską rządcy reprezentował podstarości. To też bardzo rzadka sprawa. Starosta nadawał, czy właściwie wybierał podstarościego i ten ściągał daniny, podatki w imieniu starosty. Miał dwór w Serocku i ten dwór wiemy, że istniał już w XVI wieku. Miał włókę ziemi. To nie jest mało, oddzielną, wydzieloną i wiemy, że działał jeszcze w XVII wieku. Więc funkcjonowało to na dość dziwacznej i oryginalnej zasadzie w porównaniu do innych miast mazowieckich. Ja na Mazowszu, w województwie mazowieckim, nie znam drugiego takiego miasta, które by było
taką enklawą wśród innych dóbr zarządzanych przez podstarościego. Do niego się płaciło wszystkie należne podatki. Notabene niedawno się im skończyłby rok kalendarzowy, bo oni się na Święty Marcin rozliczali, czyli na 11 listopada. I więc już by byli w tym nowym roku, już by wszystko musiało być popłacone. Pierwsza kwestia to jest, no Sarock wielkim miastem nie był, ale czy był małym miastem, czy był średnim miastem? Co do liczby mieszkańców jest trudniej oszacować. Łatwiej jest nam porównać liczbę domów. 264 domy miał Sarock w 1565. Czy to jest dużo, czy mało? No 264 domy dzisiaj to tu gdzieś by policzył bardzo, bardzo szybko. Mają tu Państwo taki plan zagospodarowania tego miasta. To żeby się dowiedzieć, czy to jest mało, czy dużo, no to trzeba to porównać, proszę Państwa. No na przykład Pułtusk miał wtedy 480 domów. I to było tu większe miasto w okolicy. Z pobliskich miast to Nowe Miasto miało dokładnie 264 domy w tym samym czasie. Maków Mazowiecki miał 200 domów. Garwolin to już nieco dalej, 260. Wychodzi nam z tego, że to było wedle tej klasyfikacji, którą kiedyś zaproponował profesor Samsonowicz, miasto małe. Tej czwartej kategorii, tej najniższej. No jak większość miast na Mazowszu. Takie tutaj te miasta były i miały taki zupełnie inny charakter, niż nam się dzisiaj wydaje, że te miasta miały. My dzisiaj miasta, no to urzędnicy, ludzie w garniturach i tak dalej, proszę Państwa, chłopi dorabiający rzemiosłem to byli w dużym stopniu. Chłopi dorabiający rzemiosłem. Tylko ci bogaci żyjący jeszcze z czegoś innego. Te 264 domy my możemy jakoś sobie oszacować ludność na tej podstawie. Tak przyjmując maksymalnie 6, to jest bardzo dużo, 6 osób na dom w tamtym czasie. Albo 5, takie minimum. To nam wyjdzie około 1300-1500 osób. Jako stałych mieszkańców mieszczan serockich w połowie XVI wieku. Tak jak powiadam w wielu innych miastach mazowieckich. Jak się Państwu wydaje, że to jest mało, to proszę poczekać do końca tego fragmentu o demografii. Oczywiście była tendencja spadkowa. Mamy dwie lustracje XVII-wieczne, które są tak napisane, że nie podali, ile jest domów, ile jest ludzi. A wcześniej było więcej, tutaj jest mniej. To, co jest charakterystyczne dla Sarocka, to, że nie płacą czynszu z domów mieszczanie. Jeszcze w kilku innych miastach tylko tak było na Mazowszu. Nie wiemy, to dlaczego książęta mazowieccy nie kazali im płacić dorocznego czynszu z domu tego tak zwanego świętomarskiego, bo to z kolei na Świętego Marka się płaciło. Jeszcze parę, jak powiadam, miast, chyba Płońsk by się znalazł taki, że nie płacą wcale. Dlaczego tak jest, nie wiem. Prawdopodobnie to była zachęta do lokacji, do osiedlania się. Te domy zresztą w większości drewniane wtedy były. Kolejna zagadka taka z tej przestrzeni, dlaczego Sarock ma taki wielki rynek, jak na takie małe miasto. I on zawsze taki, jak znamy ten rynek w nowożytności, on zawsze był bardzo duży. Miał bardzo dużo przestrzeni. Jest parę takich miast, to można to jeszcze porównać na przykład z dzisiaj nie miastem, ale Andrzejewem biskupim, bo ta lokacja się nie udała. Dlaczego taki duży? Znaczy, jednego się możemy domyślić. Myślano, że to się bardzo rozwinie. Dobre położenie. Proszę zobaczyć. Rzeka, właściwie dwie rzeki. Trakt lądowy, strategiczne położenie również, dostrzeżone stosunkowo wcześniej. Gród przecież świadczy o tym, że od dawna wiedziano, że to jest ważne miejsce komunikacyjne. I jak wiele innych miast mazowieckich się nie rozwinęło do metropolii. To, że jest rzeka, proszę Państwa, to, no, to można by długo tu rozwodzić się. Niektóre miasta na rzece zyskiwały, inne traciły. Dlaczego Ostrołęka się szybko nie rozwijała nad Narwią? A wyżej leżąca Łomża w tym czasie, o którym mówimy, po prostu cały czas trend w górę jest. Dlaczego tak? Za słabo jeszcze znamy te miasta. Ja tylko pewne Państwu procesy, trendy pokazuję. Czy Sarock, ile Sarock stracił na potopie? Znaczy wszystkie miasta straciły mazowieckie jeszcze przed potopem, to wiemy na pewno. Co się stało?
liczymy. Na pewno nieprawdopodobna ilość pożarów i zaraz, jeszcze nim wkroczyli Szwedzi. Jak się bierze miasta mazowieckie, to oczywiście ze dwie zarazy, ze dwa pożary, a ludzi trudno. Więc to, co zaobserwowano, to jeszcze przed potopem średni ubytek liczby domów dla wszystkich miast mazowieckich to jest 22%. 10% to jest 26, 20% to jest 50 parę. Więc prawdopodobnie przed potopem se rozliczył około 200 domów. Nim to się wszystko zaczęło. Reszta to były puste place. Jakby tak liczył pośredniej, mógł mniej. I na to wszystko przychodzą. Potop, a Szwedzi wybierali straszne pieniądze. To, proszę Państwa, potop to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, ile ludzi zginęło w walkach. Mamy dane tu dla pobliskich dóbr, Irena Gieisztorowa wyliczyła tu z dóbr biskupich, ale tu między Pułtuskiem a Serockiem. Przez dwa lata Szwedzi wycisnęli tyle z tych ludzi, ile my, ile oni wcześniej biskupowi płacili przez lat 30. To jest tak, jakby nam ktoś w tym roku kazał podatek zapłacić, który płacimy za 15 lat. I nie było, że nie ma. Do tego zniszczenia wojenne i przez Szwedów, i przez nasze wojska nieopłacane. Więc straty były ogromne. To w każdym elemencie infrastruktury. Na przykład jeszcze w połowie XVI wieku mamy młynów 5. Po potopie w lustracji nie ma w Serocku żadnego młyna. Wszystkie są zniszczone. To gdzie przerabiać zboże? No, trzeba jechać, tak? No to ci już nie zarobią. Więc to tak szybko upadało. Natomiast w wizytacji biskupiej, to jest z czasów Poniatowskiego z XVIII wieku, to jest tam około 1775, zależy, która miejscowość, to w Serocku, przypominam, tam było 264 domy, w Serocku jest odnotowanych 57 domów. I jak było maks 1500 mieszkańców, to jest dokładnie wypisanych 324. To jest, proszę Państwa, 1/5 tych domów, co były w połowie XVI wieku, ubyła przez te 250 lat i 23% liczby mieszkańców. Tyle ludzi ubyło w Serocku, jak kończyła się pierwsza Rzeczpospolita. Jeżeli się Serock potem rozwijał i zmieniał swój charakter, to oczywiście w dużym stopniu osadnictwem żydowskim. To stąd się wzięło między innymi. Tu była pusta przestrzeń do łatwego zagospodarowania. Tu było miejsce na handel drobny, na drobne rzemiosło bez dużego kapitału. I to było atrakcyjne dla tamtych ludzi. To, co jeszcze możemy o mieszkańcach Serocka powiedzieć demograficznie, to jest to, że trochę migrowali. Znamy te dane z XVI wieku dzięki badaniom doktora Wiśniewskiego. On obliczył, że właściwie przez 80 lat XVI wieku, między 1506 a 1586, z Serocka wyemigrowało i wpisało się do innych miast 11 mieszczan. Czy to jest dużo, czy mało? Dużo na pewno nie jest, ale jakieś tam zjawisko jest odnotowane. Co ciekawe, ci mieszkańcy Serocka nie migrowali daleko. Z tych 11 żaden nie jest we Lwowie, żaden nie jest w Gdańsku, tylko prawie wszyscy w Warszawie. To był dla nich główny kierunek migracji. Czyli demograficznie silnie nie było. O gospodarce, proszę Państwa. 43 włóki gruntu miał Serock nadane. Co to jest ten grunt? To była ziemia uprawna, którą mieszczanie uprawiali, bo byli również rolnikami. Ona nie należała do nich, oni ją mieli we władaniu i co roku płacili, i w Serocku bardzo dziwnie, bo bardzo dużo płacili, to znaczy stawki mieli wysokie. Mieli po 1 floren, czyli 30 groszy, bo złoty miał wtedy 30 groszy, 1 floren rocznie. I jest napisane, że ziemia tu jest licha i piaszczysta. Dlaczego mieli tak dużo? Pojęcia nie mam. W Przasnyszu mieli 17 groszy rocznie, na przykład.
za taką lichą ziemię. A jednak ją uprawiamy. Więc i co ciekawe, to, tego już nie widać, bo to się zmieniło w Serocku, ale oczywiście Trójpolówka i są wokół Serocka musiały być trzy niwy, czyli trzy jakby rodzaje tych pól, trzy grunty, bo Trójpolówka nakazywała przymus uprawowy. Jak wszyscy mieli mieć ugór tak zwany, to też jest nieprawda, że to ugór, to wszyscy musieli mieć na tych swoich polach ugór, bo tam paśli krowy. A te krowy przez to, że tam się pasły, użyźniały ziemię. Więc wszyscy musieli zmieniać na ozime jarę ugór w takim samym rytmie. I tu wokół Serocka ewidentnie te trzy niwy jeszcze było widać na tych mapach XIX-wiecznych, że to jest w trzech niwach. Te ich pola są ułożone. Wielkich kokosów z tego nie mieli, czynszy duże, ale to, co nie ulega wątpliwości, to zostało policzone. Proszę Państwa, w ciągu XVII wieku gospodarka wiejska w małych miastach była bardziej intratna niż zajęcia miejskie. Jak się liczy po tym, ile można było kupić za dochód z poszczególnych branż, to na produkcji żywności traci się najmniej. Ile można było kupić owsa, tak dokładnie po cenach w Łomży. To tu prawie tyle samo wychodzi. Na przestrzeni XVII wieku. Dlatego te miasta mazowieckie stały się, jakie się stały. Jak było mniej ludzi, jak były bardzo zniszczone, to im się bardziej opłacały zajęcia rolnicze niż duże rzemieślnicze. Ile można było sprzedać tu w okolicy garnków? Na inne rzeczy to ich w ogóle nie było stać. Mieli rzecz, z której Serock słynął w XVII wieku, oczywiście. Lustracja 1565 roku mówi tak. Acz tam się piwo bardzo dobre rodzi. I wymienia dlaczego. Nie wiemy dlaczego, to znaczy słody wszędzie są takie same. Zasady ważenia piwa są takie same. Moim zdaniem jedna rzecz, woda. To piwosze wiedzą, że do dobrego piwa dobra woda jest potrzebna. Ogromne ilości piwa przerabiano w Serocku. I to piwa przez tutejszych piwowarów, ale też piwa, które nie podlegało opodatkowaniu na zamówienie biskupa i okolicznej szlachty. Tutaj to możemy tylko szacować. O piwowarach wiemy, że było ich 50 w Serocku. To jest bardzo dużo, jak na miasta mazowieckie. Wiemy, że to jest tylko to, co przerabiali mieszczanie. To, od czego płacili zyski, nie wiemy, ile jeszcze, a można założyć, że przynajmniej drugie tyle. Szlachta i duchowieństwo dawało im słodów do przerobienia. Przerabiali tylko z tego, co, od czego płacili te podatki w mieście, 750 beczek. Każda beczka, proszę Państwa, to jest minimum 130 litrów. Jak się to pomnoży jedno przez drugie, to wychodzi tego piwa, od którego płacili podatki, wychodzi 100 tysięcy litrów blisko. Plus to, co przerabiali dla szlachty, plus to, co przerabiali dla duchowieństwa i to, co przerabiali dla siebie. Piwo wtedy było towarem i serockie piwo było rzeczywiście znane w okolicy. Chętnie szlachta, to znaczy dawało się tutaj słody do przerobu, płaciło się od nich, oni przerabiali, ważyli to piwo i oddawali w beczkach i jeszcze za to płacili. To też wyróżnia Serock nie tylko, że jest tam 100 tysięcy albo więcej litrów piwa robią rocznie, plus dla szlachty, dla biskupa, ale 64% dochodu z tej królewszczyzny Serock w 1665 roku to jest od piwowarów. W żadnym innym mieście struktura dochodów tak nie wygląda, na całym Mazowszu, bo ja to sprawdzałem. Żeby gdzieś 3/4 dochodu jedna branża dawała, piwowarska zwłaszcza. 57, a w 1617 jest 64. 64% dochodu w XVI-XVII wieku.
Średnia dla Mazowsza dochód od piwowarów w miastach, tak samo rozliczanych jak Serodcy, to jest 22%. Trzy razy więcej piwa produkowano w Serocku niż w przeciętnym innym mieście mazowieckim. Mówię, musi być kwestia wody. Nie wiem, może jakieś receptury dodatkowe. Ale mówię, piwo umieli ważyć wszyscy. I piwo pito powszechnie. To nie jest kwestia pijaństwa, proszę Państwa. To też, żeby była jasność. Te ich piwa były słabsze od naszych, bardziej mętne, kilkuprocentowe, no, 2-3%. Piwo pito przede wszystkim dlatego, że ono gwarantowało spożywanie napoju, który nie groził człowiekowi zatruciem pokarmowym. Jak się piwo sfermentuje, znaczy no, napój się uzyska sfermentowany, on ma trochę alkoholu i może to pić nawet dziecko małe. Przeciętnie, to Wyczański wyliczył, przeciętnie człowiek, szlachcic wypijał 2 litry piwa dziennie. No. No proszę Państwa, no to jeju, no przysłowiowy czteropak dzisiaj. Iluż mamy takich dżentelmenów, którzy sobie czteropak kupują na wieczór. No. Więc nie gorszmy się, bo tak się nie, ja to tak trochę mówię, bo przecież jesteśmy i będziemy jeszcze bombardowani tym, jaka ta szlachta była straszna. Naprawdę nie była straszna. Żyła tak jak my na dzisiaj, to będą tu różnego rodzaju seriale, znawcy ludowej historii Polski i tak dalej, będą Państwu wpierać najczarniejsze historie, jak już nie chcę powiedzieć, no jak za Stalina, no to zresztą co tu ukrywa. To jest największy sektor gospodarki Serocka. Mieli 5 młynów. 3 miał jeden młynarz, czyli monopolista praktycznie. Chyba te młyny w większości to były bździele. Czyli te bździel to jest taki młyn stojący na wodzie, który jest napędzany ruchem rzeki. I 2 należały do wójta. Ale tych młynów w 1650 roku w ogóle już nie ma. Śladu nie ma po tej gospodarce. Proszę Państwa, handel jak wyglądał. 2 najpierw jarmarki w tym pierwotnym przywileju, tam oczywiście 11 listopada prawie jak wszędzie, no bo to jest ten okres życzeniowy i na świętego Mateusza drugi jarmark, potem rozwiększono, powiększono do 3. Jarmark, proszę Państwa, bo dni targowe 2. Targ to jest lokalny handel, jarmark to jest tak, jak się z całej okolicy zjeżdżają i tu są te wielkie transakcje, wymiany. Dochody zresztą z targowego z Serocka nie są duże. Można się przyjrzeć za to czemuś innemu. Handel zbożem, bo tak się ukuło, że handlowano zbożem. No gdzie handlować zbożem, jak nie tutaj? Tak, rzeka jest pod nosem, w zasadzie na Tratwę i prosto do Gdańska i zysk jest, tylko pieniądze trzeba było mieć, bo to była duża inwestycja. To zboże trzeba było skupić od kogoś, mieć gotówkę, zapłacić w gotówce, mieć środki transportu, zapłacić cło i tam z zyskiem sprzedać. W Gdańsku, nie wiem, Holendrom, oni tam kupowali na pniu. Polacy byli tak wyspecjalizowani, że potrafili robić jednostki pływające, tak skonstruowane, że dopływała do Gdańska i dała się rozebrać na deski, które też można było sprzedać. Także już nie trzeba było wracać. Więc to wymagało dużego kapitału. Można to policzyć dla okresu, tak naprawdę Serodczanie pojawiają się, bo takie źródła mamy zachowane. Niestety reszta się spaliła w powstaniu warszawskim. I wiemy coś na temat handlu zbożem tych mieszkańców Serocka w latach 1543-1582. Na Komorze Celnej we Włocławku odnotowanych jest w tym okresie 10 kupców z Serocka. Łącznie. To nie znaczy, że 10 razy sprzedawali. Łącznie 10 osób jako kupiec z Serocka zostało zapisanych na przestrzeni no, prawie 40 lat. Łącznie odbyli 26 fraktów, czyli tych transportów zboża, które były odsylone.
Największym, który był, handlował zbożem takim występującym najczęściej, był Stanisław Oczatek. On w latach 1569-72, raptem w 3 lata, od 6 frachtów i 30 łasztów, to jest najwięcej z ogólnej liczby. Niejaki Andrich potem się pojawiał. Nie wiadomo, czy to imię, czy nazwisko, czy Niemiec. 1555-56-61, 3 frachty, 13 łasztów sobie wynotował. Jan Załęski, to nazwisko się tu, nie wiem, czy jest, Załęski, Zalewski? Załęski. Zaleski, tak? No bo oni tak piszą, że może być Załęski, a może być Zaleski. To jeszcze będzie o Zaleskich, więc ten Zaleski czy Załęski, Jan, miła pani, przehandlował w 1546-47 2 frachty i też 30 łasztów. Z tego co pamiętam, raz 18, raz 12. Łącznie oni sprzedali 121 łasztów przy 26 frachtach, czy to jest dużo przez 40 lat. Proszę Państwa, tyle to biskup Noskowski na raz sprzedawał. Tylko tamten był potentatem. W procentach za ten okres, jak policzyłem, jaki oni mieli udział w handlu miast mazowieckich zbożem, to jest najlepszy ich rok. To jest 1574. 0,14% w handlu zbożem miast mazowieckich, mieszczan mazowieckich. Najsłabszy tam moment mieli 0,09%. Handlowali też śledziami, ale niedużo przywozili. Tenże Andrich, najwięcej na raz 20 beczek, Maciej Rzeźnik 2 beczki i tenże Stanisław Oczatek 1 beczka, przez 40 lat 23 beczki śledzi sprowadzili. No nie byli to potentaci. Jatki rzeźnicze było 7. Rybołówstwo, proszę Państwa, no mamy ich zanotowanych, tych rybaków. 30 rybaków zrzeszonych w cechu i 4 wdowy. To nie jest aż tak mało. Potem ten przywilej im dodatkowo dał, tu gdzieś ja zresztą sobie przeglądałem, tu chyba ten Władysława IV jest dla rzeźników. Też sporo tam dostają z tego, co płacą, tam co król im kazał płacić. To jest spory cech i rybołówstwo to jest istotna sprawa, dlatego że wtedy było bardzo dużo postów. Tak naprawdę, no, pomijając to, proszę Państwa, że był piątek, postna środa, postna była Wigilia przed każdym świętem, to jeszcze raz na porę roku był okres tak zwanych suchych dni. Takich dni pokutnych, gdzie wszystkie dni były postne. Więc tak mniej więcej 1/3 roku się jadło ryby. Stąd taka popularność śledzi i tych ryb lokalnych. 7 rzeźników to jest bardzo mało. I w tej ilustracji, tej pierwszej, którą znamy, 1565, wzdychają, że kiedyś to tu było sporo bartników. A już w połowie XVI wieku ich nie ma. Tak jakby tu kiedyś było osadnictwo puszczańskie, wycinali te lasy. Już i tutaj już o bartnictwie praktycznie w połowie XVI wieku jest to profesja, która zanika. Natomiast to, co uderza, w ogóle nie ma flisaków tutaj. To flisacy to jest w ogóle państwo w państwie. To jak Państwo oglądają filmy o kowbojach, westerny, to kimś takim byli flisacy w pierwszej Rzeczpospolitej. No może jeszcze bardziej wolarze, ci to już w ogóle, wszyscy się ich bali. Chłop miał jednego wołu, co go całe życie chował, tak potrafili ukraść go i przerobić, że potem pokazywali i chłop go nie mógł znaleźć w stadzie. No i bili oczywiście, flisacy zresztą też. To są takie podstawowe zajęcia. Proszę Państwa, no to teraz o tym, czym jeszcze żyli, bo co jedli, ilu ich było, to już wiemy. Parafia. Bardzo taka dość stara jak na Mazowsze parafia, 1397 jest erygowana pod wezwaniem świętego Wojciecha. To tutaj w Serocku mają Państwo bogatą tradycję związaną ze świętym Wojciechem. Zastanawiające jest co innego. Dlaczego ona została zmieniona, bo nazwa parafii, wezwanie parafii zostało zmienione w 1617 czy 18. Zostało na zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Została nazwa kościoła zmieniona.
I pod tą nazwą on potem występuje. To, co jest charakterystyczne, po prostu jest napisane, że jest zmiana w aktach kościelnych, nie jest podane dlaczego. Z czego wynikała zmiana? Kwestia kultu, zmiany kultów. A to mogła być osobista intencja któregoś z proboszczów. Z takich ciekawostek, że niedawno ustaliłem, że jak się pojawia Bazylika Pułtuska, to Państwo wiedzą, że Pułtusk jest Mateusza i tak dalej, i tak dalej. No to pierwsze są dopiero z pierwszej połowy XVI wieku. Jak powstała Bazylika Pułtuska, to ona w życiu nie miała wezwania Mateusza. Dużo, dużo później. Nie spodobało się to wielu osobom, no ale co poradzić, jak tak jest. No mamy nawet ten akt, od kiedy i dokładnie rok, w którym papież wystawił przywilej na odpust w Dzień Świętego Mateusza. Ale to na pewno nie od razu. Więc takie te wezwania się zmieniały bardzo często. I prawdopodobnie była to kwestia prywatnego aktu kogoś, kto miał na imię Mateusz. Albo był celnikiem, bo Mateusz był patronem celników. Zaczął ten kościół, no, znany Państwu ksiądz Wojciech Popielski. On był tu proboszczem od 1511 roku, jeszcze za książąt mazowieckich. Najpierw był ich sekretarzem, potem był podkanclerzem, ale proboszczem był, no, budowano go od początku lat 20., ale proboszczem to on był tylko do 528 roku. Potem mamy cesję udokumentowaną na Sejmie, konstytucją sejmową, zaraz po inkorporacji Mazowsza, bo Wojciech Popielski poszedł do Warszawy i tam był kanonikiem w Warszawie. Niejaki Janusz, przepraszam, Jan Popielski od 1528 roku, jego krewny. I on kończył budowę kościoła. Popielski go nie skończył. Zaczęli tą fundację Stanisław i Janusz, książęta mazowiecki. Natomiast to, co Państwu tu mówiłem, tu jest dobry przykład. Zygmunt mógł te środki fundacyjne zatrzymać, Zygmunt Stary. Pozwolił wszystkie te dochody, które mu się należały, zatrzymać na dalszą budowę kościoła. Dlatego można go uznać za współfundatora, tak jak ostatni książąt mazowiecki. Tak w praktyce wyglądała ta inkorporacja Mazowsza. On im nie zabierał, albo jak ktoś mu podpadł i go nie lubił, bruździł, to zabierał, albo potwierdzał i utrzymywał. Bardzo to jest ciekawy kościół. No mamy muratora tutaj lokalnego, to też tu jest wypisany ten Stanisław Gazdała. Po pierwsze, to ma bardzo ciekawe sklepienie. Sama bryła jest bardzo fajna. Państwo wiedzą, że kościół nie jest duży w Serocku. Aczkolwiek jak się patrzy na niego z daleka zwłaszcza, to wygląda imponująco. I to już jest sam geniusz posadowienia przez tych muratorów w takim miejscu. Nie za duży kościół, który z daleka wygląda jak duży. Posadowiony klasycznie, tak jak stały fary. Względem rynku, kawałeczek od rynku, nie na rynku, żeby nie było za głośno, żeby byle kto nie właził, ale bardzo blisko rynku, także go w zasadzie widać. W środku to gwiaździsto-żebrowe sklepienie, to też jest duża rzadkość. Taki rodzaj sklepienia tu na Mazowszu. Mamy je jeszcze na Mazowszu. Mniej więcej w tym samym czasie, trochę wcześniej, kościół w Andrzejewie powstaje. I tam jest podobne sklepienie, to jest z fundacji, znaczy właściwie to przed Krzyckim jeszcze. Jak Andrzejewo jest lokowane, to kościół stoi już tam. No i te wieżyczki. Tu cuda wymyślali, że to miała być budowla paraobronna. Że jak się płynie z Bugu i z tutaj i łączy się, to żeby to wyglądało jak taka potężna forteca, z której można strzelać i straszyło i tak dalej. Proszę Państwa, to chyba tylko starszym ludziom z zepsutym wzrokiem mogło się tak wydawać. To dla zawodowych żołnierzy wtedy ocenienie, czy coś ma walory obronne, czy nie ma, to naprawdę nie stanowiło żadnego problemu. Więc to na pewno nie miało odstraszać. Taka była moda. Tak im się podobało. Nie wymyślili tego sami. To przyszło z Flandrii, żeby takie wieżyczki okrągłe budować, że to jest ładne.
przyszło przez Gdańsk, przez Toruń i przyszło na Mazowsze. To nie jest jedyne tego typu miejsce. Niech sobie Państwo przypomną Farę w Zakroczyniu na przykład. Tam jest dokładnie takie, tylko większe. Ona ma dokładnie coś takiego samego. Więc to nie jest jakiś aż taki ewenement, natomiast samo w sobie tutaj jest wyjątkowo ciekawe. Mamy ten opis z 1609 roku, czyli stanu, którego nie ma, bo ten kościół był wielokrotnie przebudowywany i to jest najstarszy jego opis wnętrza, jaki znamy dokładnie, to jest rok 1609. To jest wizytacja biskupa Szyszkowskiego. To Państwo wiedzą, że on był parokrotnie i Dziekoński tu się do niego dobierał, inni architekci przed wojną, on był trochę zniszczony, przebudowywany. Wnętrze ma, przepraszam Państwa, jeżeli uraża, względem tej bardzo ciekawej starej bryły zewnętrznej, to wnętrze jest rozczarowujące, bo jest dużo bardziej uwspółcześnione. On ulegał tylu przebudowom, że ono, no takie, to nie jest jedyny kościół, to ja tutaj nie mam, to pokazuje pewien proces ogólniejszy. Tak wtedy przerabiano na nową modę. Dzisiaj wiemy, jak chronić zabytki. Wtedy trafiał się fundator, z jego imieniem ma być ołtarz, nowocześnie zbudowany. No to budujemy, jak jest zgoda biskupa. Są pieniądze na uposażenie, na pracę. Budujemy. Kościół miał podłogę w 1609 roku. Nie wiem, z czego on ma dzisiaj, płytki chyba, tak? No, z tego, co pamiętam, to wtedy miał bruk ceglany i kamienny. To już nie jest taka bieda. Porządne drzwi, jest napisane, porządnie zamykane z portalem od zewnątrz, z zakrystią. Miał wtedy 5 ołtarzy. Niestety nie jest dokładnie opisany ołtarz główny. Poza tym, że był stary i ze złoceniami. 4 ołtarze boczne, czyli po 2 po każdej stronie nawy. Nie wiem, czy tyle się ostało teraz. 2. No. To miał 4 w 1609 roku. Od dawna miał organy w XVI wieku. A to już jest, mówiąc językiem, no niech będzie, że młodzieżowym, na bogato. Na bogato. Z tymi organami, organy były porządne, duże. On miał chór, prospekt organowy nad wejściem. Organistą był ów Andrzej Załuski-Zaleski, jak go tam zwał, który niestety w 1609 roku uciekł do Zegrza, bo mu lepiej płacili. Jest cała ta awantura dokładnie opisana. Pieniądze brał jeszcze, instrumentu nie przekazał, zostawił go zaniedbanym, został poddany pod sąd i musiał zapłacić odszkodowanie i oddać 1/4 tej rocznej intraty, już nie pamiętam, ile to tam było, kilkanaście złotych, no sporo pieniędzy. Mógł sobie iść. Te organy potem były renowowane, także jak chodzi o tradycje muzyczne w kościele serockim, to one spokojnie w XVI wieku już na pewno to dobrze funkcjonowało, a to nie było takie oczywiste. To już znaczy, że po pierwsze, proszę Państwa, na organach trzeba umieć grać. Trzeba tego człowieka porządnie opłacić. A po drugie, sami Państwo wiedzą, czym się różni msza z organami od mszy cichej. To zupełnie inne. Była w XVII wieku przy kościele murowana dzwonnica, kryta dachem. No, trudno teraz zgadnąć, bo mamy ten stan XIX-wieczny, ale tu też ciekawe rzeczy widać, proszę Państwa, bo tu widać domy wkoło kościoła i nie jeden, tylko jak Państwo się przyjrzą, to kilka drewniane. Dzwonnica miała 3 dzwony, jeden duży, 2 mniejsze. To, co nas dziwi, to cmentarz z dobrym parkanem, murowany parkan. Jeszcze go tutaj widzimy, ten murowany parkan. Z uznaniem przez wizytatorów napisane i murowane osarium było przy kościele. Osarium. Os to jest kość, mówiąc współczesnym językiem kostnica. Kostnica. Proszę Państwa, kostnica to nie taka nasza kostnica dzisiaj, bo inaczej to sam pochówek wyglądał też bogatych, biednych.
Miejscem pochówku ludzi był cmentarz, czyli plac wokół kościoła. Wymogiem władz kościelnych było ogrodzenie cmentarza. Jak było źle ogrodzone? Pamiętają Państwo, pochowają na niepoświęconej ziemi, tak? Cmentarz po staropolsku to jest plac wokół kościoła. Tylko i wyłącznie, nigdzie indziej nie chowano. Na niepoświęconej ziemi to poza tym placem pochować. A parkan im lepszy, tym staranniej, dlatego że nie, plac jest mały zawsze przy kościele. Przepisów nie ma. Więc jak jednych zakopują, to drugich wykopują. I po to jest parkan, żeby byle jaki lis, stary, ślepy, co już nie wynosił tych kości. I po to jest, proszę Państwa, dziad kościelny, dzisiaj pan kościelny, ale to się tak nazywało wtedy, żeby zbierał te kości i składował je, no tutaj bardzo porządnie, w murowanym osarium. W murowanym, porządnym osarium. Tutaj w XVII wieku to było na najwyższym poziomie. To absolutnie dobrze zorganizowane. Gdzieś któryś z tych budynków drewnianych to był szpital. Oni nie rozumieli szpitala tak jak my dzisiaj do leczenia, tylko przytułku dla ubogich. W Serocku jest napisane, że tam jest 20 pauperes, czyli dokładnie ubogich. Pewnie z podziałem na mężczyzn i kobiet. I oni mogą tam mieszkać, tylko mają się spokojnie prowadzić, pomagają przy kościele, czasami robią za świadków, na przykład przy biednych, bezdomnych, czy jakichś tam za świadków, którzy występują przy ślubach, przy chrztach, przy pogrzebach, których trzeba postawić, że tak widzieli, że nie żyje i tak dalej. No zresztą to też jest ciekawe, już nie chcę się rozwodzić, ale przecież jak był dziad kościelny, to były, z całym szacunkiem, to się tak nazywało, baby kościelne. I to było zupełnie coś innego, niż my dzisiaj myślimy, bo to były położne. Ale uczone do tego, żeby chrzcić noworodki z wody. I to oprócz tego, tej wiedzy takiej położniczej, tak, medycznej, no jak na owe czasy, one miały również wiedzę, jak udzielać sakramentu chrztu z wody. W takich dużych parafiach jak Pultus, no to te baby kościelne mamy odnotowane tam z XVIII wieku w wizytacjach, to ich było kilkanaście, bo to była duża parafia, tak jedna na wieś mniej więcej. Tutaj też były baby kościelne, nie wiemy ile. Coś tam zostało, proszę zobaczyć, jest pan kościelny, baby kościelne, nie, ale mamy swoje określenia na to. Czasami kostnica została kostnicą, taką kostnicę bardzo ładną, takie osarium ocalałe do naszych czasów na Mazowszu mogą Państwo zobaczyć w Długosiodle przy kościele. Tam drzwi to są jeszcze z XV wieku. To przepiękna, przepiękna sprawa. Więc ten szpital, pobożni to byli ludzie na pewno tu w tym Serocku, dlatego miarę pobożności wtedy to można mierzyć no, tym, że chodzą do kościoła, że się nie biją w odpusty, no to jest norma, tak? Czy albo się biją w miarę niż jak wszędzie, nie bardziej. Ale tak, już w 1626 roku, czyli stosunkowo wcześniej, bernardyni z któregoś klasztoru wielkopolskiego, nie jest podane jakiego, założyli im Bractwo Świętej Anny. To było takie elitarne te bractwa, oni, no jak ich było stać, to mieli stroje lub elementy stroi, mieli swoją kaplicę, można ich było zamówić na pogrzeb, mieli swoje nabożeństwa. Arciechowscy ufundowali to bractwo, zresztą Arciechowscy ufundowali też wypisaną wtedy jako najcenniejszy zabytek kościoła monstrancję złotą. Która wtedy się znajdowała i w XVIII wieku, już w czasach biskupa Poniatowskiego, czyli pod koniec XVIII wieku, było Bractwo Miłosierdzia, czyli takie typowo bractwo dobroczynne. Do składania pieniędzy na pochówki bezdomnych, do rozdawania ubogich, do karmienia, do utrzymywania szpitala. To, co dzisiaj robi Caritas, o, może tak bym powiedział. I wiemy, że jak to bractwo było w Serocku otwierane, to było otwierane wyjątkowo hucznie. Wyjątkowo dużo ludzi przyszło, włącznie z wystrzałami moździerzowymi. Na bogato znowu.
dwa bractwa religijne, w tym jedno miłosierdzia, huczne, porządny lud, można powiedzieć. Był w Sarocku i drugi kościół, to państwo wiedzą, Świętego Ducha, drewniany, już nieistniejący. Ten był, jak jest coś Świętego Ducha w tamtych czasach, to są chorzy i zmarli. Opieka nad chorymi i zmarłymi. Ufundował ten kościół wikary z Winnicy, ksiądz Maciej Mieszkowski, a konsekrował go 5 kwietnia 1560 roku biskup Noskowski. Drewniany kościół, nieduży, jednonawowy. W 1609 roku jest opisany już jako bardzo mizerny, słabo działający, bez uposażenia, jako kościół filialny przy parafii. No to mówił pan doktor Jakubczak, to mówił, że on mniej więcej się orientuje, gdzie ten kościół może być. Ja nie potrafię państwu powiedzieć. Nie będę zmyślał. Nie potrafię państwu powiedzieć. Nie, proszę, to ten kościół był w miejscu, gdzie ja mieszkam w tej chwili, Putuska 26. To jest ruch Radzymińskiej i Putuskiej, na wszystko komisariatu policji. Malutki, drewniany kościół. Tutaj od razu ten temat mi się z tym cmentarzem, tak? I tak dalej, że wokół kościoła były. Nawet pana pytać o to. Tak, w tym miejscu, gdzie jest ten blok. Potem tam był w okresie po II wojnie światowej urząd miasta, budynek drewniany, który był urząd miasta wcześniej. I potem to zostało zburzone, został zbudowany w 1997 roku blok mieszkalny. Ja w tym bloku mieszkam, ale budowali ten blok, to właśnie mnóstwo kości było znalezione i nawet była przerwana budowa na jakiś czas, bo właśnie... No to są te pochówki, pochówki przy kościele Świętego Ducha, tych najuboższych, tych, to dzisiaj byśmy powiedzieli opieka społeczna. To potwierdza, ten kościół był drewniany, no oczywiście rozpadł się tak jak wiele kościołów. W XVIII wieku już nie występuje w wizytacji. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest oświata. To Serock może być dumny z oświaty w czasach staropolskich. To, co mamy potwierdzone, to jest 1531 taka wizytacja archidiakonatu pułtuskiego i tam jest potwierdzone, że w Serocku na pewno jest szkoła. 1531 na pewno jest. To znaczy, że działała wcześniej. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Zresztą, proszę państwa, bo to też tak, ciemne Mazowsze państwu się przyjęło. Z tej wizytacji wynika, że w parafiach diecezji płockiej 92% parafii w diecezji płockiej miało szkoły parafialne. Na ciemnym Mazowszu. Na ciemnym Mazowszu. To jest tyle, co w Małopolsce i tyle, co w Wielkopolsce. W diecezjach krakowskich i tak dalej. Więc tak z tą ciemnotą, to wiecie państwo, to jest taki kolejny mit, bo tak było wygodnie tutaj pewne rzeczy, po to są mity, tak, żeby kogoś przyczepić mu łatkę i już potem nie trzeba tu tłumaczyć, on się musi tłumaczyć, że taki nie jest. Nie? Więc ta szkoła na pewno działała. Znamy jej uposażenie właśnie już z 1609 roku. To były dziesięciny aż z dwóch wsi, to jest 17 zł rocznie. Oddzielny drewniany budynek, no można zgadywać, który. Ja nie mówię państwu, że to są te budynki, ja tylko pokazuję, że kościół był otoczony drewnianymi budynkami, które oprócz plebanii miały jeszcze swoje inne przeznaczenie. Szpital i oddzielny budynek szkoły musiał być. Jest w 1609 roku, że szkoła ma uposażenie, jest nauczyciel i ma budynek drewniany wymagający jednak pilnej naprawy. Czyli tu na pewno w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, tu gdzieś w tej okolicy, gdzie jesteśmy. Tak się nie dojdzie, to by trzeba było archeologów. No i znowu wykopią drewniany i teraz zakładam szkoła czy szpital. No ale to dużo później, nie? 1609. Tak, tak. Nie, moim celem jest opowiadanie państwu o tym, czego absolutnie nie widać. To jest to ale to są te rejony. To tyle, że to są właśnie te rejony. No. I teraz, proszę państwa, Serock jest miastem, w którym, i to już jest wyjątkowe, bo pod koniec XVIII wieku szkoły przetrwały w 1/3 parafii Mazowsze. I Serock jest jedną z tych miejscowości, gdzie na pewno szkoła nadal funkcjonowała. W 1775 roku napisano, że szkoła w Serocku jest,
że budynek jest słaby, uczy organista i pleban i bardzo nowocześnie jest w Serocku. Dlatego, że uczą się i chłopcy, i dziewczęta. Razem, gdzieś tutaj. No, proszę Państwa, lustracja mówi, że w pobliżu kościoła budynek drewniany lichy. No, śladu nie ma dzisiaj, jakby to wszystko rozkopał na warstwy i tak dalej. Tylko powiedzcie Państwo ludziom, że nie będą dojeżdżać, nie będą dochodzić, a jak znajdą, to przez 5 lat tak będzie, dokąd archeologowie nie skończą. To jest tak właśnie z badaniami archeologicznymi. One są bardzo drogie. No, przydałyby się nam w wielu miejscach, byśmy wiele rzeczy nam się rozjaśniło, ale czy można wydać ogromne pieniądze po to tylko, że ustalić, tak, tu była w Serocku szkoła, potwierdzamy, dwupokojowa, dwuizbowa w roku tam 1600, tam połowa XVII wieku. I to za kilka milionów złotych i paraliż tej części miasta. No. Ważniejsze rzeczy są do ustalenia w archeologii polskiej. My nie wiemy, gdzie Mieszko jest, a jeszcze na szkołę w Serocku czas przyjdzie, żeby jej poszukać. Dobrze. Tak jest napisane o tej szkole w wizytacji. Przez ten cały rok im ksiądz Bobiński kilkoro dzieci uczy, z których częścią były małe chłopięta, częścią małe panienki. To jest właśnie to, bardzo niewiele, bo to już jest szkoła doby Ken, bardzo niewiele szkół uczyło koedukacyjnie. Serock jest na tej krótkiej, na Mazowszu, w diecezji płockiej, liście, gdzie jest kształcenie koedukacyjne, chłopców i dziewcząt razem. Więc ksiądz uczy cały rok, za to od świętego Michała, kiedyś imieniny Michała, 29 września, mało Michałów w Serocku jest. Od świętego Michała będzie uczył organista, gdyż się zdaje być wcale do tego sposobny. Kilkoro dzieci przez cały rok, ksiądz, na zimę, to jest ważne, kiedy ich trochę więcej przychodzi, bo nie mają w gospodarstwach roboty. Bo koniec września, to już jeszcze wtedy ziemniaków nie było, jest koniec robót, do wiosny będzie przychodziło więcej i wtedy organista będzie uczył. I umie uczyć. Jakby tego było mało, proszę Państwa, to musiała ta szkoła działać dość przyzwoicie, dlatego że i bardzo wcześnie, dlatego że w Serocku, Serocka odnotowujemy stosunkowo wcześnie i wcale nie mało studentów, jak na miasta mazowieckie, studentów z Akademii, w Akademii Krakowskiej. Po pierwsze pieniądze, bo to jest droga sprawa, po drugie trzeba czytać i pisać po łacinie. No gdzieś się tego trzeba nauczyć. Tu, no w tej szkole. Pierwszy z Serocka wspominany jest w roku 1405, a ostatni 1613. Łącznie jest ich 10 w tym okresie. To nie jest mało. Porównanie na przykład do takiego Czerwińska, Andrzejewo, do którego już tu odwoływałem się parę razy, 0. Nur, prawie nikt. 10 osób. Ale, proszę Państwa, to też trzeba znać realia. Krótko byli. Rekord w 1613 roku to niejaki Piotr Orłowski, który był tydzień studentem w Akademii. Zapisał się 13 kwietnia 1613, wypisał się 20 kwietnia, bo pewnie doszedł do wniosku, że nie da rady. Zdecydowana większość z nich to mniej więcej semestr, ale to nie była kwestia, że tutaj tak słowo. Tak się przeciętnie studiowało. To było drogie, więc wystarczyło trochę tego liznąć, już się miało w papierach, już się było dobrze przygotowanym. Rzadko kto, biskup Noskowski też nie skończył studiów w Akademii Krakowskiej, chociaż był. Trochę wcześniej, no, chyba 1511. Poza tym jeszcze jedna droga rzecz, proszę Państwa, pieniądze. Zdobywanie tytułów, stopni naukowych było tak nieprawdopodobnie drogie, że rzadko kogo było stać. Jak się nie miało sponsora, to bardzo ciężko było nawet ten najniższy bakałarza zdobyć, a mimo to z Serocka dwóm osobom udało się zdobyć tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych lub filozofii. Pierwszy to jest Jan z Serocka,
który studiował między 1458 a 1461. I drugi też Jan z Serocka, tylko że tamten jest syn Jana, a ten chyba synem Tomasza. I jest później, bo to jest 1580-1582. Dwóch bakałarzy z Serocka znajdujemy w tym okresie. To nie jest, jak powiadam, mało. Chcieli się uczyć, uczyli się i niektórym się udawało. Proszę Państwa, to jest to, czego nie widać, to jest to, czego nie ma, te karty trochę zapomniane. Ja powiem Państwu między innymi, dlaczego tym okresem się zajmuję. Bo to na ogół wyglądało lepiej wtedy, niż to, co było później. Proszę zobaczyć, my tutaj mówiliśmy o Serocku, który no, miał populację, miał studentów, miał kościół nowoczesny, wyjątkowy, oryginalny. Miał ludzi, no, którzy na niewielką skalę, ale prowadzili biznes ogólnopolski, liczący się w Polsce. Miał ekspertów od piwa słynnych na całe okolice. Tylko my słabo to znamy i słabo to do nas dociera. Ale to też jest część tego pięknego dziedzictwa, które tu Państwo tu mają, którego Państwu po trosze zazdroszczę, a to, co podziwiam zawsze, to jest to, jak Państwo się do tego dziedzictwa odnoszą tu w Serocku. To naprawdę jest godne pochwały. Że to cały czas coś tutaj się dzieje, coś się rozwija. Ta izba jest tego najlepszym przykładem. Ja już pomijam ekspozycję, no bo jak jest izba, to musi być ekspozycja, ale tu ciągle coś się dzieje. Życzę Państwu, żebyście tego nigdy nie zaprzepaścili i żebyście pamiętali Państwo, że to nie jest Wasze. To dziedzictwo mają Państwo tylko na chwilę. Byleby gorszym go nie zostawić tym, co przyjdą po każdym z nas. Dziękuję za uwagę. No, jesteśmy dumni z Serocka po tym, co usłyszeliśmy od pana profesora. No, taka edukacja w tamtych czasach, no to jest coś mocnego. No i ci piwowarzy. Nie mamy, panie przewodniczący, chyba ulicy Piwnej w Serocku. Koniecznie. To trzeba będzie coś z tym zrobić, bo z taką tradycją to... Koniecznie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję. To naprawdę było bardzo ciekawe. Opowiadał pan ciekawe rzeczy, ale też w taki fantastyczny sposób i wyrazy uznania. Także jeszcze raz bardzo panu dziękujemy. Proszę państwa, na razie jeszcze nie wiem, kiedy będzie następna prelekcja w izbie, ale będzie, no pan profesor o tym mówił, że musimy tutaj, że działamy, ale to znaczy trzeba jeszcze dalej działać. Także proszę śledzić nasze informacje na stronie urzędu, na fanpage'u Izby Pamięci i być może w styczniu spotkamy się ponownie na prelekcji. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Wesołych świąt. Kłaniam się. Dziękuję. Dzięki.